Porozmawiamy dzisiaj sobie troszkę o debiucie wyjazdowym trenera Myśliwca, o nowej edycji Pucharu Polski, w której zaczęliśmy. Więc to zaczynamy sobie pewno od tego meczu w Kielcach ligowego. Pewno wszyscy do niego podchodziliśmy z lekką dawką optymizmu, przynajmniej tak u mnie było. Muszę się przyznać, że troszeczkę optymizmu było wlane w moje serce po zwycięstwie domowym nad Krakowią, po debiucie trenera Myśliwca w sercu Łodzi. Zastanawiałem się, jak będzie wyglądał ten mecz wyjazdowy, jak będzie wyglądał ten kolejny debiut, tym razem wyjazdowy trenera Myśliwca w Kielcach. No i niestety trzeba powiedzieć, że wynikowo wyglądał po meczu oczywiście można powiedzieć, że wynikowo wyglądał bardzo dobrze, uważam, bo ten punkt to zawsze jest taka sprawa dodatnia, że tak powiem, z perspektywy tego, co wydarzyło się na boisku w Kielcach, to trzeba uznać ten punkt za wartość dodaną oczywiście. Natomiast no, oczekiwania moje były ciut wyższe. No, nie będziemy mówić, ale nie bawełnę, myślę. Trzeba powiedzieć, że widzę wypadł mocno przeciętnie w tym meczu w Kielcach i ten remis to było coś, co wcale nie musiało być naszym dziełem. Mogliśmy wrócić na tarczy z Kielc, bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że ta korona wypracowała sobie więcej dogodnych sytuacji do tego, aby zgarnąć pełną pulę w tym meczu. My zagraliśmy jakoś tak, mam wrażenie, dosyć bojaźliwie. Indywidualne błędy, szybko stracona bramka przede wszystkim na samym początku meczu. W mojej opinii błąd Matu Milosza, który źle się ustawił i zupełnie nie przypilnował swojego zawodnika w polu karnym. I ta szybko stracona bramka troszeczkę pewno pokrzyżowała szyki trenerowi Myśliwcowi. No i zmusiła nas do pogoni za tym wynikiem. Udało to się. Zremisowaliśmy po rzucie karnym Bartka Pawłowskiego. I tu też muszę powiedzieć, że zastanawiałem się, jak ten rzut karny został podyktowany na Czechu. Też pewno wielu uważało, że dosyć miękki ten rzut karny, no ale wiadomo, sędzia gwizdnął, to nie będziemy dyskutować, tym bardziej jeżeli sędzia gwizdnął na naszą korzyść, tym lepiej. I zastanawiałem się, kto uderzy tą jedenastkę, bo wiemy, że mieliśmy z tym zawsze, no. Od kiedy chyba Marcina Robaka nie ma w Widzewie, to nie mieliśmy takiego stałego egzekutora tych jedenastek i zastanawiałem się, kto teraz podejmie się tego. Wiadomo, był Martin Kretzligler, który wykonywał te rzuty karne dosyć pewnie i na takim dużym, mam wrażenie, spokoju. Natomiast tutaj naprawdę mocno w Kielcach zastanawiałem się, kto podejdzie. Od razu Bartek wziął piłkę. Miałem przed oczami niestrzelony jego na przykład rzut karny we Wrocławiu, ale tutaj na szczęście pewnie uderzył w boczną siatkę. Później przyznał się chyba, zdaje się, po meczu, że te rzuty karne przez niego były trenowane w tygodniu, więc super, że ta jedenastka została przez niego wykorzystana. I co tutaj powiedzieć? No lekkie rozczarowanie samą grą, natomiast wynik uważam, że dla nas dobry. Punkt na wyjeździe to zawsze wartość, tak jak mówiłem, nawet wśród kibiców pewnie jak dobrze wiecie, że istnieje takie powiedzonko, że lepszy na wyjeździe remis niż wiadomo co, więc tutaj ja przynajmniej byłem zadowolony z tego jednego punktu. Natomiast tak jak tutaj wspomniałem na początku, ta gra troszeczkę kulała w naszym wykonaniu. Natomiast tutaj na naszą obronę mogę powiedzieć, że trzeba przyznać, że od momentu jak trener Myśliwiec
objął naszą drużynę. No do tego czasu na potrenowanie to naprawdę trzeba przyznać, że nie było za dużo. I to, co on chce wdrożyć, to, co on chce grać, no to ciężko było to przenieść od razu na boisko w 100%. Zresztą pewno wielu z Was ogląda konferencje prasowe trenera Myśliwca i on cały czas powtarza, że próbuje małymi krokami cały czas nowe elementy, nowe klocki dokładać na treningach piłkarzom. Natomiast no to jest proces, jak wiemy, i pewno jeszcze troszeczkę potrwa, zanim nasz widzów będzie grał tak, jakby sobie trener Myśliwiec to wyobrażał. Natomiast uważam, że jakieś tam zalążki już pozytywne są, chociażby to, że trzeba powiedzieć, że za kadencji trenera Myśliwca jeszcze nie zaznaliśmy smaku gorzkiej porażki i oby tak dalej. Ten start uważam za udany, bo trudno nie uważać za udany start, skoro w dwóch meczach pod wodzą nowego szkoleniowca zdobyliśmy jednak 4 punkty, przeszliśmy w Pucharze Polski do następnej fazy, więc trzeba uznać debiut trenera Myśliwca, myślę, za udany, pomimo to, że tak jak powtarzam, tych jednostek treningowych za dużo nie miał, nie miał czasu, żeby popracować z drużyną zbyt długo. Więc tym bardziej myślę, że trzeba patrzeć na to optymistycznie i czekać na następne spotkania, co tam nam trener Myśliwiec zaproponuje. No na pewno był taki dysonans między tym meczem domowym z Krakowią a wyjazdowym w Kielcach. Była znacząca różnica w naszych poczynaniach. Wyglądaliśmy słabiej w tych Kielcach, natomiast wiecie, no to też jest sztuka w meczu, w którym teoretycznie przepraszam, słabiej wyglądasz i no widać od razu, że nie masz większych szans na to, żeby te 3 punkty zgarnąć, to też jest sztuka, chociaż ten jeden punkt wziąć do siebie i go przywieźć do domu, więc tak jak wspomniałem wcześniej, mimo naszej słabszej gry, w Kielcach zdecydowanie słabszej niż tutaj w domu, to uważam ten mecz za w miarę pozytywny, przede wszystkim punktowo, tak? Bo jeżeli chodzi o grę, to no to wiadomo, że ta gra nie wyglądała tak, pewno byśmy sobie tego życzyli. Nie wiem, jakie tam wasze są opinie na temat tego meczu. Zapraszam was, tak jak mówiłem, do dyskusji. Wasze spostrzeżenie, jak wy widzieliście ten mecz w Kielcach w stosunku do tego, co działo się tutaj w sercu Łodzi w debiucie trenera Myśliwca z Krakowią. Tak, zwłaszcza a propos jeszcze tego, co powiedziałeś, żeby tak uzupełnić, że naprawdę nie graliśmy ze słabą drużyną, bo pomimo tego, jak wygląda korona w tabeli, to jest to drużyna z charakterem, drużyna, która walczy, drużyna, która stwarza naprawdę sobie dobre sytuacje. Można mówić, że suma szczęścia, tak, to często jest powtarzane, że często wychodzi na zero. Natomiast no, ta korona na początku sezonu naprawdę nie wyglądała aż tak bardzo źle, jak pokazywała to tabela. A gdzieś tam naprawdę byliśmy w stanie mimo wszystko podjąć wyrównaną walkę. Nie był to nasz, tak jak powiedziałeś przed chwilą Sławek, nasz najlepszy mecz. Na pewno nie taki, jaki by sobie na pewno wymarzył trener Myśliwiec. Natomiast uważam, że takie punkty na wyjeździe, ciężkim wyjeździe, trzeba szanować, bo nie jedna drużyna jeszcze będzie miała problemy z tym, żeby zapunktować w Kielcach. A też wydaje mi się, że po tym meczu, przynajmniej tak jak ja oglądałem kilka razy ten mecz, gdzieś tam go analizowałem sobie, są pewne pozytywy, które być może zaprocentują na późniejszą rundę, tak? No, na rundę, która będzie dla nas bardzo ważna w tym momencie. No tak, na pewno. No teraz przed nami mecz w Gliwicach, jutro później gramy u siebie z Mielcem i
i znowu troszeczkę czasu będzie miał trener myśliwych, bo tak jak pewno wszyscy wiemy, jest przerwa reprezentacyjna, więc troszeczkę wytchnienia dla drużyny i trener będzie mógł troszeczkę z nimi popracować, na spokojnie wdrożyć jakieś swoje schematy i plan na to, jak Widzew ma grać w przyszłości. No, ale co by nie mówić, no, cały czas ta lokomotywa jest rozpędzona i jedziemy w tym pociągu dosyć intensywnie, bo tak jak nasi ultrasi zapowiadali w Kielcach, trylogia wyjazdowa się zaczęła i już dwie osłony tej trylogii za nami. Tak jak mówiliśmy, mecz w Kielcach zremisowany, może troszeczkę szczęśliwie, natomiast punkt jest punkt i z tego się należy cieszyć. Później pojechaliśmy do Elbląga i przeszliśmy do następnej rundy. Jeszcze tak do tych Kielc, to oglądam sobie te konferencje trenera myśliwca i on właśnie, tak jak tutaj wspomniałeś, mówił przed meczem, że te miejsce korony w tabeli może trochę fałszować obraz tego, jak oni grają. Z tego, co pamiętam, mówił, że oni są jakoś tam chyba bodajże w czołówce drużyn, która oddaje najwięcej strzałów w całej ekstraklasie, tam jakieś top 3 czy 4. Tak samo oglądałem dzisiaj konferencję i już tak wyprzedzając trochę wydarzenia, trener myśliwiec też wspominał o tym, że Piast Gliwice, jeżeli chodzi o expected goals, to też jest top w tej chwili w naszej lidze i te miejsce Piasta w tabeli ligowej też troszeczkę nie odzwierciedla tego, jak oni grają, tak? No ale wróćmy do tej naszej trylogii wyjazdowej. Myślę, że o tym meczu w Kielcach powiedzieliśmy już dużo, to już za nami. Myślę, że jeszcze dobrze by było dodać, że fajnie zaprezentowaliśmy się też kibicowsko, jak to przeważnie bywa na ziemi tam świętokrzyskiej. Fajna oprawa. Tutaj, sorry, Patryk jest z nami. Jak tam się podłączysz, to może powiesz kilka słów o tym, co tam się działo kibicowsko, bo miałeś okazję być na tym meczu. O strony kibicowskiej, o strony oprawy i tak dalej. Myślę, że jak zwykle tam zaprezentowaliśmy się godnie i było naprawdę fajnie. I zaczęła się ta trylogia wyjazdowa nasza, co też nie ułatwia, bo same te podróże, myślę, że to jest dosyć duży problem logistyczny, te przejazdy i tak dalej, wiecie jak to jest. Pojechaliśmy do dosyć daleki wyjazd. Los nas, że tak powiem, kolokwialnie spiknął z Concordią Elbląg, którą pewno jeszcze wielu z Was pamięta z naszej tułaczki w niższych ligach, reaktywacja i tak dalej, gdzie pieliśmy się powoli w tej hierarchii, żeby dotrzeć tutaj, gdzie jesteśmy, gdzie jest nasze miejsce, czyli do Ekstraklasy. Taki można no wystarczy wspomnieć, że w meczu z Concordią, jak walczyliśmy jeszcze na szczeblu ligowym, bramki dla Widzewa strzelał Prince Will Okaczy i Daniel Monka, który jeszcze wtedy był kapitanem Widzewa, tak? Więc no to już są dosyć mocno odległe czasy. Natomiast tak jak mówisz, na pewno nas los rozrzucił po Polsce, no bo zaraz jechaliśmy nad morze, zaraz jedziemy na Śląsk, byliśmy w Świętokrzyskim. Natomiast ja jeszcze z Kielc chciałem wyróżnić na pewno Juliana Szechu, którego bardzo dużo osób, i zresztą ja tak samo, spisywałem na straty, nie widziałem gdzieś tego potencjału, który mógłby się uwolnić, bo przychodził do nas zawodnik, który był jednym z topowych zawodników lidze albańskiej. No i gdzieś tam cały czas przez jakieś problemy mniejsze bądź większe nie był w stanie zaprezentować swoich umiejętności. Natomiast tutaj z każdą minutą tego meczu w Kielcach rozkręcał się. Już wcześniej z Krakowią naprawdę nie wyglądał aż tak bardzo źle.
A tutaj w Kielcach naprawdę pokazał taką prezesurę. Można się kłócić, można się sprzeczać, czy powinien dostać czerwoną kartkę, czyli drugą żółtą tam za faul pod koniec meczu. Pewnie tak, ale z drugiej strony był takim dosyć mocno pewnym punktem i widać, że trener Myśliwiec mu ufa, bo pomimo tego, że grał jako defensywny pomocnik z żółtą kartką, którą dostał w pierwszej połowie, jednak dał mu możliwość zagrania do końca, więc gdzieś tam to zaufanie jest i jest to z jednej strony bardzo fajne, z drugiej strony no też a propos tego, co ty powiedziałeś, no trenerowi Myśliwcowi trzeba dać dużo czasu, bo chociażby postawa Matu Milosza, który z Krakowią naprawdę bardzo fajnie wyglądał i widać było, że walczył z charakterem, z zębem, od linii do linii, box to box biegał i gdzieś tam faktycznie podłączał się pod te akcje ofensywne i w defensywie faktycznie fajnie wyglądał. Tak, no tutaj w Kielcach no, zagrał troszeczkę słabszy mecz, także widać, że ta forma, ewentualnie te pomysły taktyczne, no bo też nie wiemy, jakie tutaj założenia były, no trzeba dać po prostu trenerowi Myśliwcowi troszeczkę czasu. Wydaje mi się, że będzie niedługo już przerwa na reprezentację, bo już za 2 tygodnie i gdzieś dopiero, wydaje mi się, że dopiero od listopada będzie można gdzieś tam ocenić, tak, te początki trenera Myśliwca w Widzewie. No tak, tak, zdecydowanie, na pewno. Co do Szechu, to tak, zgadzam się z tobą w pełni. Dostał takie, mam wrażenie, drugie życie, jeżeli ten mecz Krakowią w moich oczach, no, nie wypadł, powiedzmy, na tyle, na ile ja bym oczekiwał, bo Szechu to jest kolejny piłkarz w naszej drużynie, którym pokładałem duże nadzieje. Można powiedzieć, że to jest taki drugi po Julku Letniowskim piłkarz, który podoba mi się z racji tego, że technika jego użytkowa jest na fajnym poziomie. Mam wrażenie, że ma taki spokój w sobie. Natomiast czekałem na niego jak na Julka bardzo długo. Na Julka, jak pewno wszyscy wiecie, się nie doczekałem. Julek wylądował w Chorzowie na wypożyczeniu. Tutaj furory jednak u nas nie zrobił. Natomiast miałem wrażenie, że z Czechu będzie podobna sytuacja i to będzie podobny scenariusz co do losów Julka Letniowskiego. Tym bardziej, że już w tym Widzewie on dosyć długo był i rok czasu już minął. Oczywiście tam borykał się z kontuzjami i tak dalej. Trzeba brać poprawkę, że to jego pierwszy wyjazd, inna kultura i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważałem, że rok czasu, no to umówmy się, no to jest wystarczający czas na to, żeby tutaj się zaaklimatyzować i pokazać jakieś tam pełnię swoich możliwości. No i tak mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że u trenera Niedźwiedzia niestety nie wypaliło. Natomiast przyszedł trener Myśliwiec. Nowe spojrzenie na kadrę, nowe rozdanie, carte blanche, jak to się mówi, wszyscy piłkarze, czysta karta i ten Szechu na razie, trzeba powiedzieć, korzystając pewno też troszeczkę z nieszczęścia naszego Hiszpana Frana Alvareza, który pewno nie wróci do nas wcześniej niż tam, myślę, połowa listopada, to wykorzystuje w tej chwili swoje 5 minut, ma swoje 5 minut, widać, że trener Myśliwiec na niego stawia. I tak jak mówię, no, w meczu z Krakowią no, niekoniecznie byłem zadowolony z jego postawy, miał kilka ciekawych zagrań, ale miał też dużo strat, dużo takich jego zachowań narażało nas na taki smrodek, powiedzmy, kolokwialnie, to uważam, że w meczu w Kielcach, gdzie drużyna zagrała dużo słabiej niż Krakowią, to natomiast Szechu wyglądał lepiej. Wyglądał lepiej, to co właśnie tutaj Błażej powiedział. W Kielcach Szechu wyglądał zdecydowanie lepiej niż w meczu z Krakowią. No samo to, że ten rzut karny też był na jego osobie, więc tu trzeba powiedzieć, że na razie jest ta sinusoida, tak tutaj mówiliśmy. Ma to Milosz, bardzo fajne zawody z Krakowią, w Kielcach ciut słabiej, ta bramka idzie na jego konto niestety i stracona
I tak to na razie wygląda. No, czasu, tak jak powtarzamy, trener myśliwiec miał bardzo mało na pracę z tymi piłkarzami. Gdzieś tam człowiek jak przyłoży ucho, to słychać, że te treningi u trenera myśliwca są bardziej intensywne niż było to za trenera Niedźwiedzia, nawet sami piłkarze. Gdzieś tam w ich wypowiedziach można usłyszeć, że przemycają takie to, że jednak treningi są intensywnością przewyższają zdecydowanie treningi u trenera Niedźwiedzia i pewno to też musi troszkę potrwać, zanim piłkarze się zaklimatyzują, zaadoptują do takich warunków, jakie tutaj chce trener myśliwiec im zaaplikować. No tak, musimy się zgodzić na pewno, że piłka nożna jest momentami, tak? Momenty, które są, decydują o tym, o czym potem później pamiętamy i co później, o czym później rozmawiamy. I na pewno taką szansę Szechu dostał i wydaje mi się, że jest to no pewnie ostatnia szansa, którą dostał, tak? No nie można tego powiedzieć o Normanie Hansenie, że dostał taką drugą szansę, takie nowe, drugie życie. Nie można tego powiedzieć o Julku Letniowskim. A tutaj Szechu faktycznie, jeżeli wejdzie na taki poziom, w jakim grał z Krakowią, no to być może będzie zawodnikiem, który po prostu tą szansę wykorzysta, bo no jakby potencjał do grania, tak jak sam powiedziałeś, Sławek, przed chwilą, na pewno ma duży i duże były oczekiwania wobec niego, jak przychodził tutaj do Widzewa. Być może po prostu taktyka, bądź po prostu jakieś tam rzeczy pozaboiskowe, o których my nie wiemy, wpływały na to, w jakiej był formie. Ale no też trzeba przyznać jedną rzecz, że w słabszych ligach, no taką jaką my jesteśmy, jaka jest Ekstraklasa, no jednak zaufanie do zawodnika jest bardzo ważne. To, czy się na niego stawia, to, czy się mu ufa, jest sprawą chyba pierwszorzędną i można mówić o tym, że można zbudować zawodnika i wydaje mi się, że Julian no jest w tym momencie właśnie takim typem, takim przykładem człowieka, którego można po prostu być może zbudować na tą kadrę, na ten sezon, tak, Widzewa, no bo umówmy się, że chyba kontrakt mu się kończy w zimę przyszłego roku, więc no jest to jedna z ostatnich szans na to, żeby pokazał swoją przydatność przede wszystkim do pierwszej drużyny. No Julek, tak jak mówiłem, nie dostał tej szansy, być może dostanie, natomiast w Ruchu Chorzów no też ma ciężary dosyć mocne na to, żeby pokazać swoje umiejętności, też Ruch troszeczkę inną piłką gra. I podejrzewam, że Julek tych wiele szans nie dostanie na to, żeby grać. No i też przykład Normana Hansena, który faktycznie no, dużo osób ubolewa nad tym, że odszedł z Widzewa, że odszedł za darmo przede wszystkim, że jakby się nie sprawił, że nie dostawał tych swoich szans. No i być może też z trenerem myśliwcem też tych szans by miał więcej, no bo wiadomo, że trener myśliwiec stawia na ofensywny futbol, na futbol oparty na tym, żeby nie było przywiązań do pozycji, żeby grać bardziej swobodnie. No i teraz ciężko stwierdzić. No, mam nadzieję, że Julian to, co pokazał w Kielcach, pokaże też jutro pewnie w Gliwicach, no bo w tym momencie, tak jak powiedziałeś, przy kontuzji Frana Alvareza, no jest jednym z głównych tutaj pomocników, filarów tej drużyny, która pewnie jutro wybiegnie na boisko. No tak, no trzeba powiedzieć, że na pewno do dużego pola manewru nie ma, bo nie mamy jakiegoś wielkiego bogactwa w tej środkowej linii. I tak jak to w piłce często bywa, nie? Że nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego i to, że ten plan akurat to przyjście, ta zmiana na ławce trenerskiej zbiegła się z tą nieszczęsną jego kontuzją, sprawiło to, że Julian ma teraz swoje 5 minut, tak jak tutaj mówiliśmy. No i zobaczymy, na pewno tylko od niego zależy, czy je wykorzysta, tak? Bo jeżeli teraz nie wykorzysta swoje szansy w momencie, kiedy no mówmy się, nie ma jakiejś zbytniej dużej konkurencji do gry w tej chwili, no to mam wrażenie, że już nie wykorzysta tej sytuacji i już się nie odnajdzie w naszym klubie. Także wypada tylko trzymać kciuki za tego Julka Szechu i liczyć na to, że odpali i że jak ten Fran Alvarez wróci, to naprawdę tutaj będzie ostra rywalizacja, co tylko
Będzie nas pewno wszystkich cieszyć, bo rywalizacja podnosi poziom, jak wiemy, i wtedy drużyna może iść do przodu, może się rozwijać. Gdy nie ma rywalizacji, to jest stagnacja. Widzieliśmy to, gdy tak naprawdę w tamtym sezonie, tutaj jakby człowiek wrócił do tej nieszczęsnej wiosny, na niektórych pozycjach nie było tej rywalizacji, to nie kończy się nigdy dobrze. No. Dlatego liczymy na tego Szechu, tym bardziej, że jak sobie przypominam, to on przychodził do Widzewa z taką łatką właśnie dobrego zawodnika. Dużo pewno z nas pokładało w nim duże nadzieje. Zdaje się, z tego co pamiętam, to nawet był chyba w Albanii wybrany najlepszym defensywnym pomocnikiem tej ligi. Więc no, ja osobiście miałem duże oczekiwania w stosunku do niego i duże nadzieje. No i miejmy nadzieję, że on jeszcze tutaj odpali nam i będziemy się cieszyli, że jest u nas. Miejmy nadzieję, że odpali na podobnym poziomie, jak choćby inny Albańczyk z polskiej ligi, który gra w stolicy, który nas skarcił też. Myślę, że on też tam długo balansował na takiej, powiedzmy, krawędzi pomiędzy ławką a pierwszym składem, a ostatni czas bardzo udany. Dla tego warszawskiego Albańczyka, miejmy nadzieję, że dla naszego, tego łódzkiego, też teraz nadchodzą dobre czasy i będziemy się cieszyli z jego gry, a gdy wróci Fran, no to już w ogóle ta rywalizacja będzie super i tylko z korzyścią dla drużyny i dla nas. No dobra, chyba o tych Kielcach powiedzieliśmy już wszystko, wyczerpaliśmy temat. To teraz może przejdźmy do pucharowych emocji, jeżeli można nazwać to jakimiś wielkimi emocjami. Wszyscy wiemy, no, los nas, już tutaj wspominaliśmy, że los nas skrzyżował z Concordią Melbourne, którą pamiętamy z dawnych czasów, można już powiedzieć. Z tego, jak odbudowywaliśmy się w niższych ligach, toczyliśmy z nimi boje. Teraz przyjechaliśmy do Elbląga jako drużyna ekstraklasowa. No, nie ma co wijać bawełny. Byliśmy zdecydowanym faworytem, można powiedzieć, miażdżącym faworytem. Każdy inny wynik niż nasze zdecydowane zwycięstwo, no, byłby nie do przyjęcia, myślę, dla nikogo. Aczkolwiek pewno niektórzy z Was mieli z tyłu głowy poprzednią edycję Pucharu Polski i ten sławetny, już można powiedzieć, mecz w Kaliszu, gdzie ten KKS nas mocno, mocno skarcił i ten szalony mecz, z tego co pamiętam 5-5, tak? Wtedy było dogrywka, rzuty karne, po których odpadliśmy. Ja osobiście powiem Wam szczerze, że marzę o tym, żeby Widzew w końcu w tym Pucharze Polski był w stanie odegrać jakąś poważniejszą rolę. W swoim życiu kibicowskim niestety nie zaznałem i pewno wielu z Was, pewno większość z Was, to już naprawdę starsi kibice pamiętają tylko czasy, gdy Widzew zdobył jedyny Puchar Polski w swojej historii. Fajnie by było gdzieś zajść wysoko. Marzy mi się ten Stadion Narodowy, marzy mi się taki wyjazd z Rzeszą Czerwonej Armii, z taką rzeką Czerwonej Armii, która podąża w kierunku Narodowego w Warszawie. Byłoby to coś fenomenalnego, coś wspaniałego i pewno to też marzenie wielu z nas jest, żeby móc przeżyć taki mecz, taki finał na Narodowym. Coś niesamowitego, myślę. Natomiast no, nie wybiegam na razie aż tak daleko. Chciałbym, żebyśmy odegrali, tak jak mówiłem, poważniejszą jakąś rolę w końcu w tym Pucharze Polski, bo ten Puchar Polski nam historycznie zawsze w tym naszym Widzewie kochanym gdzieś tam jakoś po macoszemu był traktowany, gdzieś nigdy nie podchodziliśmy do tego serio. Nawet pamiętam czasy Mistrzostwa Polski i tej armii Franka Smudy niepokonanej i też się wydawało, że ta podwójna korona jest w zasięgu wtedy i pamiętam to bodajże półfinał przegrany w Bełchatowie. Wszyscy byli wtedy mega, mega zdziwieni, że Widzew nie awansował do finału.
I nawet ta drużyna, która była, no trzeba powiedzieć, w historii naszego klubu, jeżeli chodzi o takie zmagania ligowe, o tą drogę do Mistrzostwa Polski, to jedna z najlepszych, bo wystarczy tylko nadmienić, że była niepokonana w lidze wtedy, to nawet ta drużyna wielkiego, drugiego Widzewa, nazwijmy to, nie była w stanie sięgnąć po to trofeum. No i tak wracając do tej rzeczywistości, która teraz nas otacza, przenosząc się do tego Elbląga, no liczyłem na jakieś tam zdecydowane zwycięstwo, pewne. W tył głowy też na pewno miałem to, że tak jak mówił trener Myśliwiec na konferencji, to była dobra okazja dla niego, żeby zrobić tak zwany przegląd wojsk, zobaczyć, czym tak naprawdę dysponuje. W meczu, co by nie mówić, może nie z rywalem jakoś wysoko notowanym, ale jednak o stawkę. To są zawsze inne mecze, wiadomo, niż jakiś tam mecz kontrolny, sparing. I trener Myśliwiec, już podkreślaliśmy, że tego czasu nie ma zbyt dużo, no to miał okazję naprawdę teraz sobie obejrzeć wszystkich tych piłkarzy w boju. I to zrobił i bardzo fajnie. Gdy zobaczyłem skład, jaki wystawił, bardzo się ucieszyłem, że wystawił praktycznie całą jedenastkę, nazwijmy to w cudzysłowie, dublerów z meczu w Kielcach. Właściwie tylko Dominik Kun na boisku pojawił się i trener sobie mógł obejrzeć tych wszystkich chłopaków w boju, tak jak tutaj wspominałem. I to pewno dla niego na plus. Nawet się na konferencji mówił, że się z tego cieszy, że już ma jakieś inne spojrzenie na tą kadrę, ma inne spojrzenie na zawodników indywidualnie, już ma większą wiedzę, bo wiadomo, że każdy trening, nawet najlepszy, no to nie jest to samo, co mecz o stawkę i zupełnie inne zachowania są, inne uwarunkowania w meczu o stawkę niż nawet w najlepszej Gierce. A teraz mnie słychać? Słychać. Aha, dobra. No to jeszcze o Kielcach, to jeszcze wrócimy jeszcze do Kielc. Powiedz, Patryk, jak tam wyglądało to wszystko z twojej perspektywy? Ja w sumie nie słuchałem, bo cały czas mnie wyrzucało przy zaproszeniu, więc nie wiem, jaki jest wątek, co pominąłem i o czym była mowa. No o Kielcach już rozmawialiśmy, no tylo jakbyś tak mówiliśmy, że kibicowsko też tak jak zawsze w Kielcach fajnie zaprezentowaliśmy się, otworzyliśmy tą trylogię wyjazdową, ty byłeś w Kielcach, to możesz tam parę rzucić tam. Kibicowsko. No nie piłem ogólnie. Nie no, ogólnie w porządku. Nie było jakiejś rewelacji, ale też było całkiem nieźle. Myślę, że prezentowaliśmy się dobrze. Akurat korona przez, myślę, 15-20 minut, dopóki nie weszliśmy na sektor, to gdzieś tam były jakieś próby przekrzyczenia, jakichś tam flugów w naszą stronę, ale jak weszliśmy na sektor już w pełnym składem, to raczej się skończyły jakieś tam zawody na śpiewy. No tak ogólnie piłkarsko myślę, że mizeria. Ja ogólnie mam dosyć dużego pecha co do wyjazdowych meczów, jeżeli chodzi o Widzew na wyjazdach. Raczej się nie zdarza, żeby Widzew zagrał dobrze, kiedy ja jestem na wyjeździe, a ostatnio jestem na wszystkich i na wszystkich są plecy. No nie było mnie w Elblągu, dlatego że czas nie pozwolił, ale jestem jutro w Gliwicach. Zobaczymy, jak to będzie. No co, no to korona taka, no taki wyjazd szybki, jak w sumie wszystkie. Pozdrawiam Janka, który jest tutaj pod spodem. Ciężko coś więcej mądrego powiedzieć. No taki wyjazd na szybko, piłkarsko... No, duża mizeria, nawet bym powiedział, że nada. Tak z perspektywy trybuny to wyglądało trochę podobnie jak pamiętam mecz w Zabrzu, tyle że po prostu tutaj nie przegraliśmy, ale graliśmy dramatycznie. I od razu mi się kojarzy Zabrze, gdzie no, przegraliśmy 3-0, pamiętam wtedy i też się nastawiałem, że pojedziemy, że wygramy, że po dobrych poprzednich wynikach pojechaliśmy, dostaliśmy trąbę i tak szczerze mówiąc na Kielce jadąc, no to byłem przekonany, że wygramy. Może nie, że spokojnie, ale byłem przekonany, że wygramy. Mimo wszystko, że wiem, że tam jest ciężko, że zawsze są na nas napięci i po prostu jakoś na nas, mimo słabszej formy i słabych wyników, to na nas akurat potrafią się zmobilizować i zawsze tam są ciężary, ale,
no mimo wszystko sądziłem, że po tej wygranej w Łodzi, no to jednak pokażemy przynajmniej jakiś poziom akceptowalny, a tam był równy zjazd. A na trybunach, no to myślę, że prezentujemy się nieźle. Liczbowo wykorzystaliśmy swoją pulę. W Elblągu niestety nie, ale no ten termin, ta cała trylogia mocno ciężka. Ja z Niemiec, ale mimo wszystko na dwóch z trzech części będę, więc zobaczymy, co będzie jutro. Jutro będzie ciekawie chyba, bo będzie nas dużo. Pewnie w okolicach 1600 osób, może nawet więcej, zobaczymy. Duże wsparcie ruchu, także na pewno będzie ciekawie. Zresztą wyjazd pociągowy ma to swój klimat, aura też fajna, bo wieczorem. Tylko te piątki i niedziele nam mocno nie pasują. Także no, jeżeli chodzi o te terminarze, to mocno nie są wyjazdowe, jeżeli chodzi o zagranicę, no ale jak nie jeździmy dla wyników, tylko dla Widzewa, więc no co, należy zacisnąć zęby i jak można, to trzeba jechać. No tak, jasne, oczywiście. No to jeszcze wróćmy do tego Elbląga, tak żeby spiąć tą klamrą, tą naszą trylogię wyjazdową, to druga odsłona tej trylogii, ten Elbląg, już o którym wspominaliśmy. Myślę, że cisną mi się na usta takie słowa łatwo i przyjemnie, aczkolwiek pierwsze, nie wiem jak wy macie jakieś skojarzenia z tego meczu, natomiast te pierwsze 20 minut myślę, że do aż takich przyjemnych nie należało i tak długo się widzę rozkręcał, w tym dosyć długo w tym Elblągu. Nawet chyba trener Myśliwiec na konferencji mówił o tych naszych fajerwerkach ze strony kibicowskiej i mówił, że na Murawie troszkę trzeba było poczekać na te fajerwerki. I tam przypominam sobie taki błąd Luisa da Silvy, który wyłożył zawodnikowi z Kielc, jakiś obcokrajowiec, już nie pamiętam nazwiska, sorry. Taki blondynek, który jakby tam myślę, że lepiej się przyłożył, to mogły być ciężary i mógł być szok wielki i 1-0. Później ten widok się już troszeczkę rozkręcił, ta pierwsza bramka dała nam troszeczkę luzu. No tak jak mówiliśmy, no przede wszystkim trener mógł tych piłkarzy wszystkich obejrzeć w warunkach meczowych, co pewno dla niego jest dużym, dużym plusem. O czym sam mówił. Natomiast nie mam takiego odczucia, że wszyscy ci piłkarze, nie chcę nazwiskami rzucać rzeczywiście, bo czekam jeszcze co do niektórych cierpliwie, bo wiadomo, że w piłce różnie bywa. Natomiast nie mam wrażenia, że wszyscy, którzy wyszli w podstawowej 11, egzamin zdali. Co by nie mówić, no z bardzo słabym przeciwnikiem, mówmy się, ta Concordia Elbląg, ona tam gdzieś się pałęta w dolnych rejonach tabeli trzeciej ligi i nawet na tle tak słabego przeciwnika, z całym szacunkiem oczywiście dla nich, mam wrażenie, że niektórzy nasi zawodnicy ten egzamin tak średnio, bym powiedział, zdali. Nie wiem, jak wy na to patrzycie. Ja obejrzałem 45 minut, później miałem przerwę 15 minut akurat w tym czasie, kiedy Kerk strzelił bramkę. No ogólnie rzecz biorąc, tak słabej drużyny to dawno nie widziałem przeciwko Widzewowi. Nie wiem, czy my jesteśmy już na tyle ekstraklasowym zespołem, że faktycznie zdystansowaliśmy mocno tą trzecią ligę, ale jak sobie przypomnę nasze przeboje w trzeciej lidze, to aż mi się nie chce wierzyć, że jest taka kolosalna różnica. Więc albo ta Concordia jest taka słaba, albo my weszliśmy na poziom, który po prostu już trzecioligowy zespół nie jest w stanie dorównać samą ambicją i charakterem. No ale te pierwsze minuty, takie właśnie 10-15 minut, to raczej nie wyglądało za ciekawie. Raczej się spodziewałem tam jakichś karnych od razu po 15 minutach. Ale później te bramki zaczęły tak padać. W sumie te sytuacje w postrzelonych bramkach, no to były takie nie jakieś koronkowe akcje, tu się nie wydarzyło nic wielkiego, po prostu ta Concordia była tak słaba w obronie, w defensywie, tak nieporadna, że no niewiele trzeba było zrobić, żeby te bramki padały. No nawet Rondi strzelał, który naprawdę, no te bramki to kuriozalne, więc no fakt faktem piłka mu spadała pod nogi albo był tam, gdzie był, gdzie być powinien. No ale ogólnie rzecz biorąc, nie wyciągałbym jakichś wielkich wniosków na temat poszczególnych zawodników, może poza tym, że Kerk bardzo dobrze bije stałe fragmenty i te piłki faktycznie mają niezłą siłę, jeżeli chodzi o
bicie w pole karne, bo ta bramka na Rondiczu w fajne miejsce posłana i do tego siła też odpowiednia, więc to jest duży plus. Tak samo... Chyba wygrany, nie? Chyba wygrany tego meczu najbardziej. No, mi się wydaje, no że... No ale to też na tle przeciwnika, no umówmy się, no... No mocno, mocno przeciętni, żeby nie powiedzieć mizerni. Też fajnie biją piłki na pewno Klimek i Tkacz. Jeden i drugi ma fajne dośrodkowanie w polu karne. W pełnym biegu z piłki, czy to z lewej, czy z prawej strony, naprawdę dobrze to wygląda. Te piłki są na podobnym poziomie bite, co Kerk, czyli właśnie... No po prostu wysokość, to od razu widać, że ktoś to coś ma. To, czego na Widzewie bardzo długo nie było, jeżeli chodzi o boki. Więc no to mi się podoba. Fajnie, że Kerr strzelił bramkę. Byłem ciekaw, jak wyszedłem akurat z hotelu, to byłem ciekaw, co to za bramka. I obstawiałem, że rzut wolny albo coś z dystansu. No i się w sumie nie pomyliłem, aczkolwiek myślałem, że bomba jakaś z daleka tutaj, chyba 20 metr. Zasłonięty bramkarz przez kilku zawodników, no chyba to była najjaśniejsza postać. No Rondicz w sumie strzelił dwie bramki. Ta bramka, która została nieuznana, to jest w ogóle jakiś ponury żart. Nie wiem, czego oni się tam dopatrzyli, szczerze mówiąc. Ale tak to ogólnie no, nie wyciągał jakichś super wniosków po takim meczu, no bo ta Concordia naprawdę no, w obronie, no to żenada. No, szczerze mówiąc, nie wiem, czy tak jak powiedziałem na początku, że to jest kwestia tego, że my już staliśmy się zespołem naprawdę ekstraklasowym i po prostu są pewne rzeczy, których już trzecioligowy zespół nie jest w stanie nadrobić ambicją i charakterem. No czy po prostu oni byli tak naprawdę słabi, że my wcale się nie musieliśmy wysilać. No pewno kolejne odpowiedzi poznamy w dniu jutrzejszym na to, jak nasza gra będzie wyglądać. Natomiast pewno no, zgadzam się z tobą, to co mówisz. No, poziom naszego przeciwnika no, nie był zbyt wysoki, myślę i tak jak mówimy, no Kerk na pewno się wyróżniał w naszej drużynie, chyba przy każdej bramce był zamieszany przy każdym golu, no to jest, tak jak wspomniałeś, ta bramka nieuznana Rondicza, no to jakieś śmieszne było naprawdę cofanie się gdzieś do z tą akcją do jakiejś tam... Aczkolwiek sprinterem nie będzie na pewno. No tak, no to mówiliśmy, że to jest raczej, znaczy Nie wiem jak wy macie, no ja na przykład Kerk mi się kojarzy bardzo, wiadomo, że on jeszcze pewno musi dojść meczami. Nazywał się Semir Stilicz. Bardzo mi się kojarzy z tym piłkarzem, podobna pozycja. No, Semir też nie był demonem szybkości, nazwijmy to delikatnie mówiąc. Kerk to raczej też jest taki, nazwijmy to w cudzysłowie, jak to się mówi kolokwialnie w żargonie piłkarskim, Stojanów. To nie jest piłkarz, który tutaj będzie biegał, nie wiadomo jakie rozwijał prędkości. To nie jest zawodnik, raczej jakiś taki dynamiczny. Natomiast myślę, że swoim doświadczeniem boiskowym, swoją techniką przede wszystkim użytkową, tym, że ta lewa noga jest dobrze ułożona, to może nam dać dużo tutaj jakości. Jeżeli tylko wróci do pełnej formy, to na pewno będzie zawodnik, który może wnieść tutaj naszą grę na wyższy poziom. Natomiast tak jak mówię, no to jest piłkarz raczej taki statyczny, który swoim ruchem, swoim podaniem może przyspieszyć na pewno naszą grę, może dać nową jakość, przede wszystkim te stałe fragmenty w elblągu, praktycznie wszystkie rzuty rożne bił on. I to wyglądało, myślę, lepiej niż do tej pory, te piłki. Natomiast zobaczymy, jak będzie dalej. No też, tak jak tutaj wspominamy, no nie ma co wyciągać jakichś daleko idących wniosków na tle trzecioligowca. Zobaczymy, jak jutro się zaprezentujemy w Gliwicach, czy ta nasza gra będzie ewoluowała w dobrym kierunku. Dzisiaj trener Myśliwiec powiedział na konferencji prasowej, że ma nadzieję. Oprócz tego dostał pytanie o to,
Co go zadowoli, tak, w Kielcach. W Kielcach powiedział, że tylko zwycięstwo go zadowoli. Później po meczu powiedział, że z przebiegu meczu musi powiedzieć, że jednak z remisu jest zadowolony. Tak samo odpowiedział dzisiaj na konferencji prasowej, że też go zwycięstwo tylko zadowoli w Gliwicach i dodał, że jeszcze na co liczy oprócz zwycięstwa, to to, że będzie widać progres. Progres w naszej grze i pewno my też na to wszyscy liczymy, że ten progres będzie widoczny, aczkolwiek cały czas zaznaczamy i podkreślamy tutaj czerwonym markerem, że ten czas pracy trenera i te jednostki treningowe, no to są mocno okrojone do tej pory i ta trylogia wyjazdowa, myślę, to też nie jest coś, co by pomagało myśliwcowi tutaj w pracy z tą drużyną i uczenia jej, że tak powiem, swojej filozofii gry. To co, może płynnie sobie już teraz zostawimy tą Concordię, przechodzimy do następnej rundy, czekamy na rywala, zobaczymy, co nam los przydzieli, bodajże chyba jutro losowanie następnej fazy Pucharu Polski i tak jak wspominałem wcześniej, no trzymam mocno kciuki, bardzo marzę o tym, pewno jakby wszyscy, żebyśmy naprawdę w końcu odegrali jakąś poważniejszą rolę w tym Pucharze Polski. Mówię, no marzeniem takim wielkim to jest to, żeby sobie pojechać na ten narodowy i tak wspierać widzę. Sławek, obudź się. No to nie budź mnie, no daj mi pomarzyć. No za marzenia wiec to nie robią. No. Nie no, jeżeli chodzi o Gliwice, to ja powiem krótko, bo zaraz zwijam żagle do spania. Przede mną jutro 1000 kilometrów drogi i potem po meczu drugie 1000 w drugą stronę, także ja sobie za długo dzisiaj nie pogadam, a pogadałbym sobie, ale niestety no jak pomyślę sobie, że jadę na wyjazd i zaraz po tym wyjeździe wracam do domu, to raczej to nie jest łatwa podróż, więc jadę bez oczekiwań. W sumie jak na jechałem na Kielce, pewny, że wygramy, teraz nie jadę psychicznie w żaden sposób nastawiony jakoś specyficznie. No myślę, że będzie ciężko, bo jest tam Wukowicz. Jak ja wiem, że gdzieś tam jest jakiś były legionista, to już wiem, że... Przepraszam, ale mi się odbija. To wiem, że będzie ciężko. I no, jaki ten Piast by nie był, ostatnio jakoś tam wielkiej formy może i nie ma, ale piłkarsko na pewno to jest drużyna pewnie no może nie półkę, ale pół półeczki wyżej od nas. Aczkolwiek myślę, że akurat to jest taka drużyna, która lubi pograć w piłkę, więc wydaje mi się, że powinno być nam relatywnie łatwiej niż z drużyną typu Korona Kielce, która gra taką piłkę no, mocno nastawioną na kontrataki, do tego piłkę taką no, siłową, opartą na wydolności fizycznej, no taka typowa mucka, więc myślę, że akurat z Piastem teoretycznie no, przeciwnik mocniejszy kadrowo niż my, tak się wydaje przynajmniej, no to jednak tego typu drużyny powinny nam, wydaje mi się, dać nam więcej, jakby no, te skrzydła nasze powinny być na bardziej optymalnym poziomie niż w Kielcach rozwinięte i przede wszystkim no, liczę, że tutaj nie będzie jakiegoś zmęczenia materiału po tym Elblągu, bo zawsze jak my gramy z kimś, kto grał gdzieś puchar, to zawsze sobie mówimy, a będzie łatwiej, bo zagrali puchar i z reguły to się kończy meczem w trąbę albo jakimś ciężkim remisem i no, chciałbym, żebyśmy my tutaj właśnie zaskoczyli tym razem, że mimo tego, że zagraliśmy w Elblągu, to mam nadzieję, że pokażemy się z dobrej strony i ja ogólnie... Mnie tam nigdy nie zadowala żaden punkt. Oczywiście Korona, grając już po fakcie, wiadomo, jeżeli widzisz taki mecz, gdzie zagraliśmy dramat, no to trzeba taki punkt szanować, ale przed meczem każdy oczekuje 3 punktów i uważam, że w Gliwicach też jesteśmy w stanie wygrać, tym bardziej no w tamtym sezonie wygraliśmy po pięknej bramce Hansena, między innymi, którego już nie ma z nami, jest w Białymstoku, ale myślę, że stać nas na wygraną. Kibicowsko myślę, że będzie mega fajnie, będzie nas sporo, także myślę, że jak na taki mecz z takim przeciwnikiem, to jeżeli będzie nas 1500, to myślę, że bardzo fajny wynik, tym bardziej, że no piątek, także nie każdemu godzina i dzień tygodnia sprzyja, ale myślę, że warto, niech żałują ci, którzy się nie zapisali, zapisy były też otwarte, więc dla niezrzeszonych osób, więc no myślę, że
Zresztą następny wyjazd dopiero za miesiąc tak naprawdę, więc to była dobra okazja, żeby ten wrzesień zamknąć wyjazdowo wygraną i pokazanie się oczywiście w dobrym stylu. Następny wyjazd dopiero do Rakowa, do Częstochowy na Raków, więc no tam akurat myślę, że będzie bardzo ciężko, mimo tego, że nasi sąsiedzi ostatnio tam pokazali się teoretycznie i praktycznie z dobrej strony, ale myślę, że no tutaj w Gliwicach jednak mimo wszystko wydaje mi się, że mamy większe szanse. Pomiędzy tymi meczami będzie Ruch Chorzów u siebie, czyli też ciekawy mecz, no ale myślę, że te Gliwice fajnie by było, żebyśmy tutaj zapunktowali, no bo jeżeli, daj Boże, by się wydarzyło coś w postaci 3 punktów, no to nawet ten remis w Kielcach już będzie inaczej postrzegany, bo wtedy ocena trenera Myśliwca po 3 spotkaniach będzie mocno zielona, to znaczy no 2 wygrane, w sumie 3 wygrane i remis, no to jednak mimo wszystko no, rzutuje na pracę bardzo pozytywnie, więc myślę, że tutaj to też jest taki, może nie należy oczekiwać nie wiadomo czego po drużynie trenera Myśliwca, no bo to jest raptem kilka tygodni, ale mimo wszystko, no jeżeli trener zaczyna od zwycięstwa, remisu, zwycięstwa w pucharze, fakt faktem z przeciwnikiem mocno poniżej krytyki, no ale jednak Widzew nieraz potrafił w pucharze pokazać, jaki jest mocny, jakie ma podejście do pucharu, więc taki wynik trzeba szanować i że jest to pewna zmiana na plus, bo z kim byśmy nie grali, to zawsze było ciężko. Nie pamiętam, kiedy podeszliśmy do pucharu naprawdę na poważnie. Chyba ten wynik z Legią u siebie, kiedy przegraliśmy bodajże 3-2, to był taki mecz, gdzie faktycznie zagraliśmy chyba na 120% swoich możliwości, a i tak przegraliśmy, ale to chyba zagraliśmy wtedy na poważnie ze względu na przeciwnika i tak dalej. My wtedy graliśmy w trzeciej lidze, jeżeli się nie mylę. Także no, jeżeli byśmy wygrali w Gliwicach, a nawet jeżeli przydarzyłby się remis, to na pewno te wszystkie wyniki do tej pory byłyby rozpatrywane pozytywnie i chcąc nie chcąc złego słowa nie można byłoby powiedzieć. Aczkolwiek ja też oczekiwałbym stylu i chciałbym, żeby było widać pewne schematy, pewne rzeczy, których nie było widać od dłuższego czasu. Chciałbym, żeby Widzew, nawet będąc fanatykiem z trybuny, chciałbym, żeby chociaż parę minut w ciągu całego meczu Widzew pocieszył mnie okiem i żebym widział to, że to idzie w dobrą stronę, że z tego zespołu coś tam mocniejszego, pewniejszego i no po prostu, że jest potencjał na dalszy rozwój, żeby to po prostu nie wyglądało tak, że zdobywamy punkty, ale piłkarsko wyglądamy no dramatycznie. Chciałbym zobaczyć Widzew, który potrafi organizować i defensywę i przede wszystkim napierać na przeciwnika bez względu, gdzie nie gramy, nie ma to znaczenia dla mnie. Był taki moment za trenera Niedźwiedzia i chciałbym, żebyśmy w tym kierunku też również szli, żeby Widzew trenera Myśliwca też był zespołem, który narzuca swoje warunki, który gra ładnie w piłkę i który potrafi dominować. No tak, trudno się z tym nie zgodzić. Pewno wszyscy chcielibyśmy zobaczyć jakiś progres w grze, że to wszystko idzie do przodu. No zresztą sam to dzisiaj trener Myśliwiec powiedział na konferencji, tak jak wcześniej wspominałem, że oprócz tego, że w każdym meczu chce walczyć o zwycięstwo i celem są 3 punkty. Tylko i wyłącznie to chciałby zobaczyć progres i na to pewnie my też wszyscy liczymy. Ja szczerze mówiąc, to ciężko mi powiedzieć, czego oczekuję, bo znaczy oczekuję wiadomo zwycięstwa. Zawsze podchodzę tak do tego, że chcę widzieć zwycięski, chcę, żeby widzieć zwyciężał, żeby wygrywał w każdym meczu, żeby walczył o 3 punkty. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, jak zagramy, bo cały czas ta drużyna jest dla mnie niewiadomą. Teraz szczególnie po zmianie trenera i czekam z niecierpliwością na ten mecz. Jestem bardzo ciekawy, jak Widzew się zaprezentuje. Dzisiaj też takie dostał pytanie trener na konferencji właśnie o tą trylogię wyjazdową, o zmęczenie i tak dalej. Fajnie, spodobało mi się to, bo uciął to, powiedział, że był czas, żeby się zregenerować i tak dalej, też tak uważam. Musimy dążyć do najlepszych, musimy patrzeć w górę, na zachodnią piłkę, tam piłkarze grają co 3 dni, praktycznie nikt nie narzeka i chyba u nas najlepszym przykładem jest ta pewno w cudzysłowie bardzo kochana Legia, która wczoraj odrabiała zaległości i potrafiła w Szczecinie w 10 wygrać mecz. Więc uważam, że takie tłumaczenia
zawsze, jeżeli chodzi o zmęczenie i to są wszystko tanie usprawiedliwienia, to jest wszystko w głowie i zawsze mam, wiecie, przed oczami taką sytuację, gdy drużyna, nazwijmy to w cudzysłowie, słania się na nogach, wygląda już słabo fizycznie, wszystkim się wydaje, że oni już nie mają siły, że już oddychają przysłowiowymi rękawami, a gdy na przykład trzeba gonić wynik, to nagle ta drużyna dostaje drugiego życia i potrafi gonić i każda drużyna ma to w sobie. Myślę, że to jest wszystko w głowie, wszystko jest w pewności siebie, w mentalu. Przecież umówmy się, to są profesjonalni piłkarze, którzy trenują przez większość swojego życia. To nie jest tak, że to są ludzie, którzy zebrali się latem, zrobili obóz przygotowawczy i teraz grają. To są ludzie, którzy trenują całe swoje życie, więc myślę, że tutaj głównie mental i głowa odgrywa kluczową rolę, co pokazała wczoraj Legia w Szczecinie, gdzie po pierwszej połowie było 1-1, na drugą połowę wyszli w 10 po czerwonej kartce dla Jędrzejczyka i potrafili wygrać w Szczecinie mecz w 10, więc uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o takie aspekty przygotowania fizycznego, nie opatrywałbym tutaj jakiegoś handicapu, tak jak właśnie Patryk mówił, że nieraz my jako widzowie zastanawialiśmy się, gdy graliśmy z jakimś pucharowiczem, że oni są zmęczeni po meczu, to mamy jakieś większe szanse i tak dalej, etc., etc. Myślę, że powinniśmy po prostu wyjść, grać swoje i walczyć o zwycięstwo. Tak jak Patryk wspomniał, Piast może kadrowo, można by było się zastanawiać, że faktycznie na niektórych pozycjach to jest lepsza drużyna niż my. Wiadomo, trener Wukowicz, no to pewno nie jest, że tak powiem, lubiany człowiek tutaj na Widzewie. Wielu z nas pewno go pamięta jeszcze jako piłkarza Legii, który często pajacował w tych meczach z nami i pewno tak też do tego podejdzie meczu, że tutaj mocno nastawi swoich piłkarzy do rywalizacji z nami. Na pewno Piast będzie tutaj mocno zmobilizowany na ten mecz. Tak jak tutaj było wspomniane, za nami będzie ściana Widzewiaków. Myślę, że ten liczny doping naszych kibiców w Gliwicach poniesie naszą drużynę do zwycięstwa. Oby tak było. Faktycznie dla pracy trenera Myśliwca takie zwycięstwo by było nieocenione, bo robimy na treningach to, co trener im zaproponował. To jest rzecz, która idzie w dobrą stronę. I każdy jakiś tam pozytywny wynik przywieziony z Gliwic to będzie na pewno super dla nas. Tak jak wspominałem, no, ciężko mi powiedzieć, jak zagramy. Sam się zastanawiam. Dzisiaj sobie tak analizowałem przez chwilę, jakim składem wyjdziemy i wychodzi mi na to, że patrząc na do tej pory na to, co ten Myśliwiec nam proponował personalnie, myślę, że wyjdziemy bardzo podobnym składem, o ile nie takim samym składem jak w Kielcach. Myślę, że jeżeli tam żadne się jakieś brzydkie rzeczy nie zdarzyły po drodze w postaci jakichś urazów, to myślę, że ten nam zaproponuje stabilizację i bardzo podobny skład jak w Kielcach, jeżeli nie identyczny. I to, no i trzeba liczyć na to, że powalczymy w tych Gliwicach o zwycięstwo. Ja osobiście chciałbym zobaczyć Widzew, który gra do przodu zdecydowanie, bezkompromisowo, nie czeka na rywala, tylko idzie po swoje. Trener Myśliwiec ma taką filozofię, chce wysoko presować, chce wysoko odbierać piłkę. Mam nadzieję, że to już będzie bardziej widoczne i ten mecz, który zamyka tą trylogię naszą wyjazdową, mam nadzieję, że będzie dużo lepszym meczem wyjazdowym, zdecydowanie dużo lepszym meczem wyjazdowym jak mecz w Kielcach i też zdecydowanie
lepszym punktowo, mam nadzieję. Sławku, ja niestety muszę ci wejść w słowo. Ja wiem, że my oboje lubimy Dobrze. monologi prowadzić, ale ja niestety żegnam się z wami cieplutko. Muszę się naszykować. O 4 rano wyjeżdżam, więc... No trzymaj się, do zobaczenia. Więc będziemy się widzieć, bawcie się dobrze. Pojechałbym trochę bardziej, ale jeszcze jest przed 10, także do zobaczenia w Gliwicach. No siema, siema, hej. I pamiętajcie, że tylko widzę w Red Room. Tak jest. Także tak to ja widzę ze swojej strony. Jeżeli macie jakieś, macie ochotę tutaj swoje zdanie jakieś wygłosić, macie jakieś przemyślenia, to zapraszamy Was, to jest dobry moment na to. Zgłaszajcie się, dostaniecie głos na pewno. Co jeszcze mi się tak nasuwa, jeżeli chodzi o ten mecz w Gliwicach, bo dzisiaj trener Myśliwiec dostał fajne pytanie w końcówce tego meczu z Concordią Elbą Pucharowego. Graliśmy na dwóch napastników, przez Jordi, któremu piłka spadała na nos, natomiast był bardzo nieskuteczny, nie mógł tej piłki wcisnąć do siatki. Mam nadzieję, że w Gliwicach równie ochoczo ta piłka będzie go szukała w polu karnym, natomiast już będzie finiszował to znacznie skuteczniej. I zastanawiam się, czy dzisiaj właśnie nawiązuję do tego, że trener dostał takie pytanie na konferencji o to, czy my możemy zagrać na dwóch napastników, którzy trochę ich, że tak powiem, może nie charakterystyka, bo Jordi to jest szybko biegacz, zdecydowanie dynamiczny, szybki piłkarz, natomiast Rondisz to jest piłkarz zdecydowanie bardziej statyczny, natomiast ich fizis, czyli wzrost, siła jest dosyć podobna. I czy my będziemy w stanie zagrać na dwóch napastników? Dostał trener takie pytanie, odpowiedział na nie enigmatycznie pomidor, więc zastanawiam się, czy takie rozwiązanie jest tylko brane pod uwagę w momencie, jak nie wiem, będziemy gonić na przykład, nie daj Boże, wynik? Czy trener Myśliwiec przewiduje takie rozwiązanie na przykład w jakiejś fazie meczu, a może od początku? Pewno jutro wszystkiego się przekonamy. A ty, Błażej, jak widzisz ten mecz jutro w Gliwicach nasz? Znaczy, ja uważam, że na pewno mecz z Gliwicami będzie tak samo ciężki jak z Koroną, bo to jest tak samo ciężki wyjazd. No, pokazał to Piast, urywając punkty Rakowowi, który wtedy, no co prawda, walczył o Ligę Mistrzów, wtedy był pomiędzy eliminacjami, tak, w tygodniu. Natomiast jednak był w stanie tam powalczyć. Też według mnie jest to drużyna, która troszeczkę słabiej punktuje niż powinna punktować gdzieś, gdzie te statystyki i to wszystko z boku, jak ktoś ogląda samą tą piłkę, to wydawałoby się, że Piast powinien być wyżej. Natomiast jest to drużyna mocno chimeryczna, która już od kilku lat przyzwyczaiła, że bardziej więcej zdobywa punktów na wiosnę niż na jesień. Na pewno będzie to bardzo ciekawy mecz, jeszcze się tutaj odniosę na pewno do tego, co powiedziałeś o dwóch napastnikach, bo to o tych dwóch napastnikach, które słyszałem wcześniej na konferencji, jeszcze chyba przed meczem z Krakowią, że no, będzie szykowana na pewno taka opcja, na pewno w tym sezonie, znaczy w tej rundzie nawet, wydaje mi się, zobaczymy Jordiego razem z Imadem Rondiciem. I powiem Ci szczerze i powiem Wam szczerze, że na pewno ciekawie wyglądało to w Elblągu. W momencie, w którym wszedł Jordi, od razu jakoś tych sytuacji zaczęło się robić więcej. Wiadomo, że Jordi był nieskuteczny, miał tam kilka sytuacji, zwłaszcza z głowy. Kiedy mógł strzelić, no też tam Imad strzelił, tak? Ale sędzia nie uznał tej bramki, bo tam był minimalny chyba spalony. Natomiast gdzieś ta ich współpraca i nawet to zachowanie po bramce, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak oni się cieszyli, gdzieś tam pokazuje, że jakiś tam flow swoje złapali i jakoś tam można myśleć o tym, że będą razem wystawiani, natomiast no to też wszystko odnośnie taktyki, się sprowadza wszystko do taktyki, bo w momencie, kiedy by to się nie udało, no to tak naprawdę ofensywnych zawodników znowu na tej ławce rezerwowych nie mamy, żeby ktoś tam gonił później ten wynik. Natomiast odnośnie jeszcze Imada Rondicia, no to powiem, że też no byłem sceptycznie do niego nastawiony, podejrzewam, że tutaj jak większość z Was,
Natomiast ten mecz w Elblągu, wiadomo, że Elbląg to jest inna klasa rozgrywkowa, to są słabsi zawodnicy, było widać po nich, jak oni po prostu słabli z minuty na minutę. Natomiast zauważyłem jedną rzecz, że im dłużej grał, tym jakoś mu to szło lepiej i też jakaś ta pewność siebie przede wszystkim była zdecydowanie większa i być może po prostu potrzebuje takiej szansy, żeby zagrać od pierwszej minuty, nie kosztem Jordiego, a właśnie z Jordim i żebyśmy mogli wtedy ocenić. Wydaje mi się, że jutrzejszy mecz jest bardzo dobry do tego, bo Piast również gra ofensywnie, również chce grać w piłkę, więc może być taki mecz na po prostu wymianę argumentów. No, ciężko przewidzieć, kto może z tego meczu wyjść zwycięsko. No tak, ciężko. Miejmy nadzieję, że my. Teraz właśnie spoglądam sobie, bo dzisiaj są odrabiane, że tak powiem, zaległości ligowe. Lech w tej chwili prowadzi z Rakowem 3-1, 74 minuta, więc Raków jednak jakieś tam widać, że po tych pucharach na dobre tory nie wrócił, aczkolwiek jeszcze ich nie skreślamy, bo wiadomo, to nasza piłka, to wszystko się może wydarzyć. Natomiast z tego, co mówiłeś, też zauważyłem właśnie, że mimo to, że teoretycznie Rondić i Jordi rywalizują o skład, to też mi się właśnie rzuciło w oczy, że tam jakoś, no może nazwijmy to górnolotnie, nie wiem, zaprzyjaźnili się, czy na pewno mają dobre flow, jak to nazwać, i widać, że dobrze tam się dogadują, to pewnie cieszy. Natomiast tak jak mówisz, no nie wiadomo, czy trener Myśliwiec zdecyduje się, jak miał strzelać, to myślę, że jednak wyjdziemy tylko z Jordim, bo no, tych napastników nie mamy za dużo w naszym tutaj wachlarzu i faktycznie wyjście dwoma przy jakimś niekorzystnym wyniku, no zabierałoby nam jakikolwiek manewr z ławki rezerwowych wtedy. Żałuję bardzo, że nie udało się sprowadzić jeszcze jakiegoś młodzieżowca na pozycję napastnika, ale niestety do zimy musimy się obracać w tym, co mamy i tutaj też jestem bardzo ciekawy, jak trener Myśliwiec podejdzie do tego meczu. No moje oczekiwania wiadomo, no chciałbym, żebyśmy wygrali, zdecydowanie liczę na to zwycięstwo, choć tak jak dzisiaj właśnie wspomniane było przez trenera i ta korona, i ten Piast, te miejsce ich w lidze nie jest adekwatne, trener to powtarza. Tak jak mówiłem tutaj na początku naszego podcastu, że te expected goals Piasta jest na bardzo wysokim poziomie. Zdaje się, to jest jakiś top ligi z tego, co kojarzę. Więc ten mecz na pewno będzie ciekawy i myślę, że ze wszechmiar, no bo tak jak tutaj wspominaliśmy, jutro Czerwona Armia w dużej liczbie wyrusza do Gliwic, będziemy wspierani przez naszych przyjaciół z ruchu w dużej liczbie, więc to na pewno będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawy mecz. A my pewno jako kibice poznamy kolejne odpowiedzi na to, jak ten Widzew Myśliwca ma wyglądać. Czy idziemy do przodu? Miejmy nadzieję, że tak. I zobaczymy jutro Widzew, tak jak tutaj wspominałem wcześniej, agresywny, grający zdecydowanie do przodu, wiedzący, po co wyszli na boisko. Widzę, który idzie po swoje i miejmy nadzieję, że 3 punkty przyjadą do Łodzi. To co, no może już tak tytułem będziemy się zbliżać ku końcowi. No jeszcze tutaj Andrzej ma, tutaj chciałby zabrać głos, więc może dawaj, jeszcze. Dawaj Andrzej. Tak. Halo, Andrzej, jesteś? Jestem, witam wszystkich. Chciałem wam powiedzieć, że taka jest dziwna sytuacja, że bardziej niż jutrzejszym meczem z Gliwicami to jestem zajarany losowaniem Pucharu Polski, bo byłem w tych Kielcach, no i tam był lekki dramacik, to już tutaj wszyscy powiedzieli to, co mieli powiedzieć. W tym Elblągu wyglądało to trochę lepiej. No tak, Rondić strzelił, drugą strzelił mu nie uznali.
Myślę, że to może być dobra opcja z tymi dwoma napastnikami na słabszych przeciwników albo przy niekorzystnym wyniku, bo widać, że wtedy się dużo miejsca robi. I też myślę, że Kerk, który gra coraz lepiej, bo w Kielce grał słabo i wyglądał z trybun, wyglądał tak, jakby miał z 5 kg jeszcze za dużo, ale już w Elblągu ze słabszym przeciwnikiem dorzucał te piłeczki świetnie. I myślę, że Rondić przy tak dobrym dorzucającym piłkarzu, jaki jest Kerk, czy właśnie ze skrzydła, czy ze stałych fragmentów gry, czy właśnie z rożnych, to może być pożyteczny z przodu. I myślę, że dobrze strzelił bramkę w meczu o coś. No i Klimek w końcu coś tam szarpał, coś tam dorzucał, może nie był dokładny, ale wydaje mi się, to był pierwszy mecz Klimka w tym Elblągu, gdzie w moich oczach trochę zyskał, może będą z tego chłopaka ludzie. A jeśli chodzi o jutro, no to nie wiem, jak kogo sobie tam chcielibyście w Pucharze Polski. Ja trochę żałuję, że Motor przegrał z Puszczą, bo tak sobie trochę ostrzyłem zęby na wyjazd do Lublina. Bardzo, bardzo, bardzo dawno nie graliśmy z tą ekipą. Tam też jest konkretny klimacik i sportowo, i kibicowsko. Myślałem, że jakbyśmy wylosowali ten Motor, to byłyby fajne mecze, no ale przegrali. No i nie wiem, jakie macie zdanie, kogo chcielibyście wylosować? Ja widzę, że Wisełka 1-0 z Lechią prowadzi, to myślę, że chyba najbardziej chciałbym, jeśli Wisła awansuje, wylosować Wisłę, bo nie graliśmy z nimi od dłuższego czasu. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. No wiesz co, możliwości jest sporo, faktycznie. Jest dużo ciekawych przeciwników. Jeżeli Wisła by przeszła, Lechia, ciekawy mecz. Na pewno kierunek Lublin też pewno kibicowsko bardzo ciekawy. Takie zderzenie myśliwiec Gonzalo Ferio też by było ciekawe na boisku. Aczkolwiek no, serce kibica mówi mi, fajnie by było zmierzyć się z taką jakąś fajną ekipą. Natomiast taki pragmatyzm mówi mi, a trafmy sobie na jakiegoś słabego przeciwnika i łyknijmy na spokojnie tą kolejną rundę i dopiero może dalej mierzmy się z jakimiś konkretniejszymi rywalami. No zobaczymy, no co nam jutro ślepy los przydzieli. Co nam przydzieli, to trzeba wziąć i przejść. Mam nadzieję, że tak jak mówiłem wcześniej, że w tym pucharze będziemy w stanie troszeczkę pograć dłużej niż to ostatnimi czasy bywało i odegrać jakąś fajną rolę. No, życzyłbym sobie i nam wszystkim, żebyśmy w tej lidze zajęli jakieś spokojne miejsce na luzie, tą ligę utrzymali, a w tym pucharze, żebyśmy troszeczkę zaszaleli. A jeżeli chodzi o Gliwice, to jak patrzysz na te Gliwice, Andrzej? No, będzie, myślę, kibicowsko sztosik, a sportowo no, jestem dobrej myśli. My powinniśmy grać z meczu na mecz lepiej. Omijają nas na razie kontuzje. No, w tych Kielcach jakoś tak, nie wiem, no, słabo się prezentowaliśmy, źle weszliśmy w ten mecz, jakoś nie było jednego piłkarza, który by wziął ciężar gry na siebie. No ale no wiadomo, takie mecze też się będą trafiać. No nie wiem. No ten Piast stwarza sytuację, mało punktów, trochę taki case jak Korona, czyli gra lepsza niż punktowanie. No ale ciężko, to może pójść w każdą stronę jutro. Tutaj nie mam przeczuć co do meczu w Gliwicach. Ciężko tutaj wyrokować. Nie postawiłbym pieniędzy chyba na żaden wynik. Ja jeszcze tylko wspomnę odnośnie tego meczu w Elblągu, że mówimy tutaj o Kerku i o Rondiciu. Zauważcie jedną rzecz, że faktycznie Kerk troszeczkę tak wygląda, jakby miał troszeczkę kilo nadwagi, natomiast ja uważam, że po prostu to jest taki typowy zawodnik statysta, który lubi sobie zatrzymać piłkę, rozejrzeć się, dograć tą piłkę odpowiednio. Słabiej według mnie czuje się w takiej grze, kiedy faktycznie trzeba gonić, kiedy trzeba się rzucać do pożaru, a no niestety no widzę w takiej, czy Janusza Niedźwiedzia, czy w tych pierwszych meczach Daniela Myśliwca troszeczkę tak wyglądał. Nie mówimy teraz o tym meczu w Elblągu. Natomiast zauważcie jedną rzecz, że i Rondić, i Kerk dużo lepiej wyglądali w momencie, kiedy Widzew już miał to spokojne prowadzenie.
kiedy mógł spokojnie się z piłką zatrzymać, kiedy mógł spokojnie cokolwiek z tą piłką zrobić, sobie przemyśleć jakąś następną sytuację. I to jest plus i ciekawe właśnie, jak będzie to wyglądało w drużynie Widzewa, która, no umówmy się, na 18 drużyn, które jest, 17 bez Widzewa, no prowadzić grę i prowadzić ten atak pozycyjny, no będzie w kilku tak naprawdę meczach, z większości będzie grała z kontry. Natomiast co do Pucharu Polski, to jeszcze tylko wspomnę, że według mnie chciałbym trafić rywala klasowego, nie mówię, że topowego, ale na przykład właśnie taką Wisłę Kraków chciałbym trafić, ewentualnie Lechię Gdańsk, no nie wiem, jak tam się teraz układa ten wynik, bo nie jestem na bieżąco. I według mnie byłoby to dużo lepsze niż trafienie jakiejś słabszej drużyny z drugiej, z trzeciej ligi, bo to są mecze pułapki, to są mecze, kiedy można wystawić teoretycznie rezerwowy skład, tak jak my byśmy teraz wystawili, można zrobić przegląd wojsk, natomiast no to są mecze, kiedy można więcej stracić niż tak naprawdę zyskać. Przekonał się o tym wczoraj Ruch, przegrywając z rezerwami Legii, którym kapitanem jest Mateusz Morzeń. Przekonał się o tym Radomiak, przekonały się też o tym inne drużyny z Ekstraklasy. Wolałbym trafić na kogoś, gdzie naprawdę te szanse byłyby wyrównane i my byśmy pokazali, że faktycznie jesteśmy lepsi, a gdzieś tam też kibicowsko z jakimś podtekstem wiadomo, że też fajnie byłoby trafić na taką drużynę. No jak nie Wisła, to ŁKS. Derby zawsze kolejne. No ewentualnie no Legia Warszawa chyba. Nie no, na Legię to bym wolał teraz nie trafić, szczerze mówiąc, patrząc w jakim są stosie, to były naprawdę mocne ciężary, no zobaczymy, jutro chyba bodajże jakieś południe losowanie, więc zobaczymy, koło nam los przydzieli, a wracając już na koniec do tych Gliwic, to też mam podobnie jak Andrzej, ciężko mi wyrokować, co tam się może wydarzyć, jakoś przewidywać. Tak jak mówiłem wcześniej, mam tylko nadzieję na progres, to co mówił trener Myśliwiec, że chce widzieć progres i to by było super. No i mam nadzieję na zdobycz punktową, tak? Najlepiej 3 oczka, wiadomo, byłoby super przywieźć 3 punkty do Łodzi. Natomiast no, tak patrząc troszeczkę bardziej chłodno i pragmatycznie, myślę, że przed meczem oczywiście to mówię, tak, bo nie znamy przebiegu tego meczu, nie wiemy, jak będzie wyglądała ta batalia z Piastem. Natomiast przed meczem ten remis myślę, że też bym uznał za w miarę dobry i optymistyczny start trenera Myśliwca, bo jednak w 3 meczach ligowych zrobić 5 punktów uważałbym to za niezły start, ale tak wiadomo, no przy jutro tak licznie zgromadzonej Czerwonej Armii nie wypada nic innego jak walczyć do końca o 3 punkty i miejmy nadzieję, że to będzie naszym udziałem. To co, może panowie, na koniec zabawimy się w jakiegoś totolotka i sobie strzelimy jutro wynik. Ja może jednak zostanę przy sercu kibicowskim i stawiam, no niech będzie 1-2. No. Andrzej? No też chciałem postawić 1-2, ale skoro ty postawiłeś 1-2, to ja postawię 1-0 dla Widzewa. No ja też chciałem postawić 1-2 dla Widzewa, ale 1-1, tak jak ty mówisz, z remisu będę zadowolony, bo no taki się akurat teraz trafił okres, że ten remis gdzieś tam na pewno będzie szanowany na pewno. No to dobrze, bo spotkamy się pewno w następnym Redrumie 58 i zobaczymy, który z nas trafił. I co, no liczymy jutro na walkę, liczymy na progres w grze, liczymy na dobre widowisko, na trybunach na pewno będzie fajna, gorąca atmosfera, z racji tego, że Widzew jedzie tam w dużej liczbie, będzie wspierany, tak jak mówiliśmy, przez braci z Chorzowa, też w bardzo dużej liczbie, więc cała trybuna za bramką będzie widzewsko-chorzowska, więc na doping na pewno nasi piłkarze nie będą mogli narzekać, zresztą jak zwykle. Myślę, że będzie super fajna atmosfera.
godzina wieczorna, więc nic, tylko grać i przywieźć, dołożyć 3 punkty, czego życzymy sobie wszyscy. Jeżeli piłkarze dostosują się do poziomu kibicowania i dopingu jutro, to na pewno możemy być spokojni dzisiaj już. Tak, i oby tak było. No dobra, to nic, panowie, będziemy kończyć. To był Widzew Red Room 57. Spotykamy się w następnym Red Roomie. Oczywiście będziemy was tutaj na bieżąco informować na Twitterze, kiedy będzie miało miejsce. Też planujemy jakiegoś gościa w jakiejś tam nieodległej przyszłości. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. W każdym bądź razie zapraszamy was do śledzenia naszego profilu twitterowego, obserwowania Widzew Red Room. Pamiętajcie też, że nasze podcasty możecie odsłuchiwać tak na Twitterze, jak i na YouTubie. Ten podcast będzie pewno wrzucony jakoś w weekend na YouTube, więc tam też dla rozwoju tutaj, że tak powiem, naszej widzewsko-redrumowej społeczności byłoby miło, gdybyście kliknęli przycisk subskrybuj na YouTubie. I trzymajmy kciuki jutro za Widzew. Do zobaczenia, do usłyszenia, a wy Widzew, cześć. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do widzenia. Do usłyszenia.